W piątek 22 marca piłkarze wągrowieckiej Nielby zagrali mecz sparingowy z drużyną rezerw. Nielbiści objęli prowadzenie w czwartej minucie po bramce Karola Gregorka. Pięć minut później prowadzenie podwyższył Michał Goliński. O Jezu, no to było wiadomo co było, no zajebali mecz, że Trzeciego gola po podaniu od Marcina Ankudowicza strzelił Błażej Nowak. Kilka minut później Błażej Nowak zdobył swojego drugiego gola. Przed przerwą swojego drugiego gola strzelił Karol Gregorek. W drugiej połowie honorowe trafienie dla rezerw zaliczył Artur Bartkowiak. Wynik meczu ustalił Dawid Jasiński. Nielba wygrała z drugim zespołem 6-1. Nie tylko wynik dobry, ale gra bardzo dobra. Przeciwnikom naszym nie pozwoliliśmy się na zbyt dużo. Mnóstwo fajnych ofensywnych akcji. Nie wszystkie jeszcze tak skutecznie, fajnie wykończone. Ale dużo tych akcji w ofensywie bardzo dobrych. 6 bramek strzelonych to zawsze cieszy, zawsze jest fajne wrażenie i fajnie się dalej trenuje. Widać było, że te akcje były dzisiaj na dużej dynamice, jesteśmy w zasadzie gotowi do gry, czekamy z niecierpliwością na ligę, ze strachem patrzymy na ten śnieg, my chcemy już grać, my jesteśmy gotowi, widać, że już gramy naprawdę nieźle i obojętnie kiedy, obojętnie z kim, ale my już chcemy grać. Ze względu na warunki atmosferyczne zaplanowany na 30 marca wyjazdowy mecz ligowy Nielby z Unią Solec Kujawski odbędzie się w innym terminie.